Excel na Twojej stronie www? Jest to teraz możliwe dzięki takiemu guziczkowi przed Twoją tabelą. Żeby go wstawić, potrzebujesz kawałek kodu przed tabelą dołożyć i kawałek kodu tuż przed końcem znacznika body. Tutaj mam taką dużą tabelę, wystarczy, że kliknę i teraz ładuje się właśnie widok, ten aktywny. I możesz tu właśnie standardowe rzeczy, jak porządkowanie od najmniejszej do największej i od największej do najmniejszej, ale możesz też zrobić filtrowanie. No i to jest właśnie filtrowanie tej mojej tabelki Excel po polsku, angielsku i niemiecku. I możesz oprócz filtrów tu zrobić standardowe takie dodatkowe opcje excelowskie, możesz wydrukować, możesz otworzyć w aplikacji webowej i nawet zapisać, pobrać na swój dysk. Ale no, moja tabelka jest na pewno przydatna, bo funkcje po polsku, angielsku i niemiecku w jednym miejscu odpowiadające się przydają, ale chcę właśnie Ci pokazać taką, która ma więcej tak kolumn i też pokazuje więcej możliwości. Właśnie od Mr. Excela dowiedziałem się o tym guziczku, to na jego stronie pokażę. Dodatkowe możliwości. Tu się też powtarzają elementy, tak? Widzisz, tu już jest trochę inaczej wygląd. Tu szczególnie przy cenie widać, że to jest najdroższy element, tak, a tu są trochę tańsze. Tutaj i też właśnie tu sortowanie zdecydowanie lepiej wygląda. Nie jest pojedynczy element, tylko jest kilka elementów i tu się ładnie, tak? Jest level, tak, jeszcze tutaj może wersja, czyli tu będzie Excel 2010 dla początkujących. Proszę, możesz właśnie porządkować tu po dowolnej, o tutaj mogę na przykład, że DVD chcę tylko wziąć, no, akurat to będzie mniejsze, to może zostawimy sobie e-book i DVD, niech będzie, czyli wyłączę filtr po prostu i nie dość, że tak, to jeszcze właśnie możesz obejrzeć wykres, jeśli tam w kolumnie są wartości liczbowe, to wtedy pokazują się wykresy, no i tu po liczbie stron możesz sobie obejrzeć podsumowanie i jeszcze podsumowanie ładuje się po cenie. No i też tak standardowo te opcje, które były przy mojej tabeli. Jak możesz właśnie taki przycisk dołożyć do swojej strony? Wystarczy, że wejdziesz na stronę excelmashup.com i tu wystarczy learn how kliknąć ten link i teraz wystarczy, że wpiszesz tu nazwę swojej tabeli, funkcję Excel 2013, a tu napiszesz adres swojej strony www, albo po prostu nie, nawet nie musi być strona www, tylko kto jest autorem danych i naciśniesz przycisk generuj kod. I proszę, ten kod wstawiasz nad tabelą, ten tuż przed zamknięciem body i tyle. Jest Twojej pracy i pojawia się właśnie taki guzik nad Twoją tabelą. No ja bardzo szybko właśnie stworzyłem stronę, dołożyłem tabelę, guziczek i mogę się cieszyć efektami i Ty też możesz, wręcz nawet powinieneś dołożyć taki guzik na swoich stronach www, które mają tabelę.